Ja chciałem powiedzieć o uzdrowieniu mojej córki. Jak przyszedłem tu do kościoła, to dwa miesiące po tym, to było w 16 roku, okazało się, że moja córka ma nowotwora złośliwego z przerzutami. Miała guza na tarczycy. Trafiliśmy do szpitala, zrobiliśmy jedną operację, wycięli guza wielkości pięści. Później za miesiąc profesor, który operował, po badaniach tego guza okazało się, że on jest złośliwy i że trzeba wyciąć drugi płat tarczycy i jeszcze węzły chłonne. Ja w domu za bardzo nie mówiłem o tym, ale powiedział, że żebyśmy za wiele sobie nie życzyli i nie oczekiwali, bo to jest... bardzo niebezpieczna choroba i musimy się przygotować na najgorsze. Została wysłana później po tych operacjach na scintygrafię, czyli badanie, które miało sprawdzić, czy są przerzuty, jeśli są, to gdzie. One były w kwietniu zeszłego roku. Okazało się, że są wszędzie. W kręgosłupie, w kościach czaszki, nawet w piszczeli, są w płucach, w różnych miejscach. I bo to rozmawiałem z Arturem, co mam zrobić? I on się modlić. I on powiedział tylko rzecz, gdyby twoja córka była malutka, to masz pełną władzę nad tym, co się z nią dzieje, ale żeby to zaczęło działać, to ona musi wyrazić zgodę na to, że mógł się z nią modlić. I pamiętam, kiedy wracaliśmy z Warszawy i jak powiedziałem, że ja modlę się do mojego Boga i do twojego też, żeby była zdrowa, ale jeżeli ty się nie zgodzisz na to, żeby ja się modlił, to umrzesz. Ja mówię, dobra, to rób co chcesz. Ja mówię, Kasia, czy ty się zgadzasz na to, że ja modlę się za ciebie? On mówi, tak, zgadzam się. Ja bym na ciebie ręce nakładał i będę się modlił. Mówi, dobra. Ja oparłem się na wersecie z Ewangelii Marka 16 rozdziału 18 wersetu, gdzie jest napisane, że wierzący będą nakładać ręce na chorych, a oni zyskają zdrowie. I pamiętam, we wrześniu zeszłego roku ja cały miesiąc się za nią modliłem. Ona nawet nie wiedziała. I w październiku mieliśmy kolejne badanie sprawdzające, co się dzieje. I okazało się, że przerzuty zniknęły. Zostałem gdzieś tam ślad po miejscu cięcia. Jeszcze jest, ale tam delikatnie świeci, ale to zostanie... Zniknęło. Mieliśmy teraz znowu badanie, bo z racji tego, że to było tak naprawdę niebezpieczne, że faktycznie mogło skończyć się, że w kwietniu mieliśmy kolejne badanie, kolejną scintygrafię, powtórka z rozrywki jest, nie ma nic. Oczywiście ja wierzę, że... Bo pytałem się lekarza, ostatnio nawet byłem u niego, bo potrzebowałem zaświadczenia, bo w tym czasie, kiedy moja córka była na tym badaniu, bo ona musiała dostać taki tak zwany jod promieniotwórczy, który pokaże, gdzie są przerzuty. I zadałem pytanie, czy często takie rzeczy się zdarzają. No i powiedział, że nieraz są takie sytuacje, że coś tam się zatrzyma, gdzie w którymś miejscu zniknie, ale on nie pamięta takiego przypadku, że po prostu znika wszystko.
Muszę wam się przyznać, że mówiłem kilku osobom o tym, ale bałem się powiedzieć na forum, że jak powiem głośno i wszystkim na całym świecie, to może się stać coś złego. Ja tego nie mogę w stanie powstrzymać. Ale mam to w nosie. Amen. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Amen. Jest Bogiem cudów. Amen. Jest moim Bogiem. Amen. Amen. Ja uczę na prawo zdrowienia. Będę was na warsztatach wiary coraz bardzo dokładnie o tym uczył, że kiedy następuje cud, tak? Następuje jakiś cud, to kolejną rzeczą po dziękczynieniu ustawicznym, tak? Jest opowiadanie o tym, co się stało wszystkim dookoła. To zawsze były takie słowa Jezusa. Idź i powiedz, co ci Pan uczynił. Rozumiecie? Zawsze tak było, jest i będzie. Ponieważ kiedy ty ogłaszasz Boże cuda, to uwalniasz do rzeczywistości duchowej potężną tarczę antyrakietową w stosunku do twojego życia. A diabeł w tym samym czasie mówi ci, kiedy będziesz to robił, to ja cię zaatakuję. On tak mówi każdemu. Nie mów o tym nikomu. Tylko nie mów nikomu. A Jezus mówi tak. Idź i opowiadaj, co uczynił ci Pan. Amen.